Jest mi niezmiernie miło gościć Was w Gdańskiej Stoczni Remontowej imienia Józefa Piłsudskiego S.A., jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek gospodarki morskiej na świecie, polskich marek. Stocznia, która realizuje zaawansowane i skomplikowane technicznie projekty dla morskiego sektora wydobywczego. Od prawie 30 lat nieustannie zdobywamy doświadczenia w tej dziedzinie, remontując, modernizując i przebudowując zarówno platformy, jak i statki pracujące na złożach naftowo-gazowych. Bardzo się cieszę, że po bardzo wielu latach również polski armator skorzystał z naszej wiedzy i doświadczenia, powierzając nam przebudowę swojej platformy. Dziękuję firmie LOTOS Petrobaltic za wybór naszej stoczni. Jesteśmy gotowi dalej wspierać grupę LOTOS w jej kolejnych inwestycjach, w odnawianie floty, stawiając do dyspozycji nasze zasoby i referencje. Jestem przekonany, że nasza współpraca przy realizacji najbardziej skomplikowanych projektów inżynierii morskiej dobrze przysłoży się rozwojowi obydwu polskich firm. Przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności polskiego sektora stoczniowego i wydobywczego. I co najważniejsze, umocni bezpieczeństwo energetyczne Polski. Przełomowym czasem w historii realizacji tego projektu był rok 2017. Podjęliśmy wtedy trudną i ryzykowną decyzję o zmianie wykonawcy tego projektu. Ta platforma trafiła tutaj do tej stoczni w październiku 2017 roku. Dobiega końca ten pierwszy etap. Przed nami godzina prawdy i sprawdzenie tego centrum produkcyjnego w morzu, na złożu B8. I wreszcie finał całego przedsięwzięcia, czyli ostateczne zagospodarowanie złoża B8. Chciałbym podziękować całej załodze LOTOS Petrobaltic, ale również firmom i ludziom, którzy z nami współpracowali. To są inżynierowie, pracownicy firmy LOTOS Service, to są nasi podwykonawcy, no i wreszcie pracownicy Gdańskiej Stoczni Remontowej, którzy z sukcesem niecałe 2 lata ten projekt zrealizowali. Liczę na dalszą współpracę w kolejnych latach, a tak naprawdę mam nadzieję, spotkamy się w czasie, kiedy będziemy mogli z dumą powiedzieć, że złoże B8 jest w pełni zagospodarowane i przynosi dochody Petrobalticowi, ale też stanowi istotny element bezpieczeństwa energetycznego kraju. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. To symboliczny dzień dla pracowników LOTOS Petrobaltic, Stoczni Remontowa oraz wszystkich mających na sercu bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju. Przebudowywana na Morskie Centrum Produkcyjne Morską Kopalnię Ropy i Gazu Platforma to nie tylko jeden z projektów zagospodarowania złóż węglowodorów na Bałtyku. To kolejny krok do zwiększania suwerenności energetycznej, która jest jednym z najważniejszych celów naszego rządu. Bo bezpieczeństwo energetyczne jest strategiczne dla istnienia państwa. Jest ważne dla obywateli i całego społeczeństwa. Morskie Centrum Produkcyjne, Morska Kopalnia Ropy i Gazu wpisuje się w ten cel. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do dzisiejszego święta i życzę dalszych sukcesów w budowaniu lepszego jutra naszego kraju. Podpisał Mateusz Morawiecki, prezes Rady Ministrów.